Polska chce być innowacyjna. Polsce dużo brakuje do tego, żeby być krajem innowacyjnym na tle krajów Unii Europejskiej. W innowacyjności taki wskaźnik u nas jest około 20%. Średnia Unii Europejskiej jest 51%, a takie kraje jak Dania, Szwecja, Niemcy wyprzedzają Polskę prawie czterokrotnie. Więc my chcemy być stolicą innowacji, chcemy być miastem, krajem, chcemy, żeby nasza stolica Warszawa była innowacyjna, ale to wszystko przed nami. Myślę, że nie wystarczy tylko to, żeby u nas były firmy innowacyjne z technologiami informatycznymi, energetycznymi ze świata. Trzeba też, żeby u nas państwo, rząd, władze samorządowe umiały korzystać i firmy także z innowacyjnych pomysłów naszych uczelni, naszych ośrodków badawczych, rozwojowych. To forum to jest takie miejsce wymiany opinii, poglądów świata nauki, polityki, przedsiębiorców, ludzi biznesu na tematy właśnie rozwiązane z nowymi technologiami, z postępem, z innowacją, ze zmianami. Myślę, że na takim forum można usłyszeć o tym, co świat już robi, gdzie świat zmierza, w jakim kierunku dzisiaj polski rząd, polskie firmy zmierzają, które są dziś w Polsce obecne. Można się też po pierwsze nie tyle osłuchać, ale można też przy okazji zdobyć wiedzę, w jaki sposób zrobić z własnej firmy innowacyjne przedsięwzięcie, gdzie szukać tych rozwiązań, gdzie szukać dotacji, subwencji, gdzie szukać wsparcia finansowego i zobaczyć, jak świat ucieka. I trochę, żeby się pozbyć kompleksu. My musimy nauczyć się szeroko patrzeć oczami, mieć otwarty umysł i być otwarci na zmiany i na współpracę, bo dzisiaj innowacje to jest przede wszystkim duża współpraca. Podkarpacie jest stolicą takiego regionu i takim miejscem, gdzie innowacje są wpisane niejako historycznie, bo Rzeszów miasto ma w swoim logo stolica innowacji, ale też Rzeszów jest takim regionem, gdzie przed wojną był przemysł lotniczy i dzisiaj gdyby fundamenty są dobre, to przemysł lotniczy, mamy u siebie firmę Pratt & Whitney, kiedyś WSK Rzeszów, mamy firmę Sikorski w Mielcu, to są firmy lotnicze, duże, rozwojowe, które produkują na eksport prawie 90% swojej produkcji. U nas w Rzeszowie jest siedziba dużej polskiej, a nawet globalnej już firmy Asseco. U nas jest firma innowacyjna, duża, dzisiaj prezentuje także swój samochód na prąd Transystem. U nas jest mnóstwo ciekawych firm, ale są też u nas, i co jest ważne, uczelnie prywatne i publiczne, które stawiają w nauce na rozwój wydziałów i kierunków innowacyjnych, nanotechnologie, biotechnologie, a to są te kierunki przyszłości. I myślę, że Podkarpacie ma szansę stać się takim województwem dominującym, jeśli chodzi o nowe technologie, o innowacje, o nowe wyzwania.